Szczęść Boże! Witam Was z Kaplicy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego 15 sierpnia 2021 roku. Dziś Dzień Święty, dzień, w którym chcemy oddawać naszemu Bogu cześć i chwałę. Chcemy podziękować za wszystko, co od Niego otrzymaliśmy. I nasze myśli skupiają się dziś wokół słowa wyjętego z listu do Efezjan z 2 rozdziału 5 wersetu. Łaską zbawieni jesteście, mówi do nas apostoł Paweł. Otrzymaliśmy niesamowitą łaskę od Boga. Jesteśmy zbawieni, odkupieni od naszych win, od naszych grzechów, nie ze względu na nasze zasługi, na nasze uczynki, ale uczynił to Bóg z miłości do każdej i każdego z nas. My często zadajemy sobie pytanie, kim jesteśmy? Kim jesteśmy wobec wszechmogącego, wspaniałego Boga? I Pan Bóg odpowiada nam na to pytanie. Mówi, jesteś stworzony na mój obraz, na moje podobieństwo. Takie pytania, kim jestem, zadawali sobie też ludzie Starego i Nowego Testamentu. Hiob pytał, oto ja nędzny, cóż ci odpowiem? Swoją rękę kładę na ustach. A w pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł napisał, jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży, ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. Z łaski Boga nie tylko jesteśmy zbawieni, ale z łaski Boga jesteśmy też tym, kim jesteśmy. Powołani do różnych zadań, do różnej pracy, do różnej służby. Za to dziś chcemy podziękować Bogu, że On nas podnosi, On nas ubogaca, On nas dowartościowuje. W Jego oczach każda i każdy z nas jest cenny. Nie zmarnujmy tych darów, które Bóg nam dał. Nie zmarnujmy Bożego wybrania. Nie zmarnujmy Bożej łaski. Niech dzisiejszy dzień będzie dniem dziękczynienia, dniem uwielbienia, dniem, którym oddamy chwałę naszemu Bogu. Zostańcie z Bogiem, życzę Wam błogosławionej, spokojnej niedzieli, a za chwilę jeszcze specjalne życzenia. 15 sierpnia przypada również Święto Wojska Polskiego. Z tej okazji chcemy wszystkim żołnierzom złożyć najlepsze życzenia. Moi drodzy, życzymy Wam Bożego błogosławieństwa, zdrowia, siły, motywacji do Waszej służby. Dziękujemy za Wasze poświęcenie, dziękujemy za każdy dzień, który poświęcacie dla ochrony pokoju nas wszystkich. Życzymy Wam obfitości Bożego błogosławieństwa, zdrowia, rodzinnego szczęścia i satysfakcji spełnionej służby. Niech Bóg Wam błogosławi.